Władysław Reymont Chłopi, tom pierwszy i jesień. Ksiądz przywitał idącą na coroczne zimowe żebry starą Agatę. Przez chwilę rozmawiał z kobietą o jej ciężkim losie, po czym włożył jej w ręce złotówkę i pobłogosławił. Ruszył w drogę powrotną do kaplicy, po drodze zagadując przechodniów i przyglądając się pracy na polu. Chłopi wzięli się do pracy i w skupieniu wykopywali ziemniaki, od czasu do czasu prostując zbolałe plecy. Kobiety zaczęły rozmawiać o Agacie oraz Dominikowej, którą posądzono o czary, oraz o jej córce Jagnie, która się tylko stroiła i rozglądała za mężczyznami. Nagle do Hanki przybiegła Józka Borynówna z wiadomością, że zdycha jedna z krów. Hanka, rozpaczając nad chorą krową, posłała Józkę po Ambrożego, który zna się na leczeniu. Niestety było już za późno i kiedy na podwórku pojawił się Boryna z synem Antkiem, krzyczał na kobiety rozwścieczony, że zmarnowały mu zwierzę. Wszyscy potulnie schowali się w domu, widząc, że złość gospodarza może się skończyć bijatyką. Dom ich był bardzo prosty, z kamienia, a sień dzieliła się na pół. W jednej części mieszkał Boryna z Józią, obok zaś Antek z żoną. Uspokojony po jedzeniu gospodarz zarządził oporządzenie krowy i poszedł spać, a gdy się obudził, udał się do wójta, aby porozmawiać o oskarżeniach, jakie rzuciła na niego Jewka. Wójt podsunął gościowi pomysł o nowej żonie, proponując Jagnę Dominikową, co wyraźnie spodobało się Borynie. Wracając do domu, nadrobił drogi, by przejść koło domu Jagny, rozmyślając nad pomysłem ponownego małżeństwa. I był to pomysł o tyle dobry, że nie chciał przepisywać całego gospodarstwa na dzieci. Po kolei budzą się wszyscy domownicy i gdy Boryna dostrzega Kubę, nie zwracając uwagi na błagania parobka, bije go za zmarnowanie najlepszej krowy. Następnie stary gospodarz budzi Antka, wydając mu kolejne polecenia. Mężczyźni znowu kłócą się. W końcu Boryna udaje się do sądu. Panuje tam gwar. Jedna ze spraw dotyczy Dominikowej, matki Jagny, więc Boryna przygląda się z zaciekawieniem. Po przerwie przyszła pora na sprawę Boryny. Jewka, która służyła przez pewien czas u niego, twierdziła, że wygnał ją z dzieckiem, którego rzekomo był ojcem i nie zapłacił jej za posługę. Ponieważ kobieta nie miała żadnych świadków, Boryna wygrał sprawę i poczuł wielką ulgę. Poczekał na Dominikową, by pójść z nią do karczmy i napić się wódki oraz porozmawiać o ewentualnym orzęgu gospodarza. Nastała niedziela i wystrojeni ludzie już szli do kościoła. Kuba pobiegł na plebanię zanieść księdzu kilka kuropatw, za co otrzymał całą złotówkę oraz błogosławieństwo od dobrodzieja. Rozradowany modlił się żarliwie. Gdy Jambroży zbierał ofiarę, Kuba rzucił swój pieniążek i długo wybierał resztę, jak to czynią gospodarze. Kuba nie spieszył się wyjątkowo na obiad i stał z resztą wiernych w pobliżu kościoła, rozglądając się naokoło i rozmawiając ze znajomymi. Wśród zebranych stał kowal, na którego co i róż spoglądał Boryna. Jednak jego wzrok odciągnęła piękna i strojna Jagna idąca z matką. Dziewczyna oblała się rumieńcem, gdy w tłumie spostrzegła Antka. Po obfitym niedzielnym obiedzie Kuba myślał o czekających go wydatkach na kożuchy i buty. Hanka z dzieckiem na rękach oraz Antek poszli na pole. Kobieta narzekała coraz bardziej, że ojciec nie zapisał im żadnego spadku. Kuba, który udawał, że śpi, aby Hanka go nie zagadnęła, ruszył się w końcu i poszedł do karczmy wydać trochę z tej złotówki, którą dostał od księdza. Zamówił więc kieliszek i wdał się w rozmowę z Żydem Jankielem. Jankiel zaproponował mu hojną zapłatę w zamian za przyniesienie paru polowanych zwierząt, choć nie wolno było zabijać zwierzyny w pańskim lesie. Mimo ryzyka chłopak zgodził się. W alkierzu natomiast siedział Antek z kowalem. Podeszła do nich również Jagustynka. Kowal rozprawiał o lepszym życiu, o tym, że dworcy mają wszystko i że uczą się i są panami. Jako ostatni karczmę opuścił pijany Kuba, przepiwszy dużo więcej niż złotówka, z którą przyszedł. Wszyscy gorączkowo przygotowywali się na jarmark i w domu Borynów pracowano do późnej nocy. Wieczorem gospodarz rozmawiał z Kubą, czy ten chce pracować u niego dłużej, aż w końcu ustalili odpowiednie wynagrodzenie i Kuba zgodził się. Rano rozpoczął się jarmark. Od Borynów na jarmark pojechał Antek z pszenicą i koniczyną, a Józia z Hanką pognały maciorę i wieprzka. Maciej poszedł później na piechotę, bo liczył, że się z kimś zabierze po drodze. I faktycznie spotkał organistę.
Mężczyźni rozmawiali i trochę ponarzekali na ciężkie czasy. Niebawem z przodu ukazał się wóz Dominikowej. Kiedy organista ich wymijał, Boryna aż się obejrzał i krzyknął coś żartobliwie. Jagna tylko odchrząknęła z uśmiechem. Jaś od razu zwrócił uwagę na urodę dziewczyny. Natomiast organista dość pogardliwie wyraził się o Jagnie, co nie spodobało się Borynie. Jarmark był wielki, kolorowy i głośny. Boryna szybko odnalazł córkę i synową. Dowiedział się, że jeszcze nie sprzedały świni, bo mało dają. Antka znalazł siedzącego na workach i twardo targującego się z Żydami. Boryna oznajmił synowi, że idzie do pisarza złożyć skargę na dwór, bo to z ich winy padła najlepsza krowa. Maciej, wracając na jarmark, natknął się też na Jagnę i zagadnął dziewczynę kupującą akurat kapelusz. Zaprosił ją do karczmy, ale odmówiła. Poszedł więc przed nią, by torować jej drogę wśród tłumu. Wracając do Antka, Boryna spotkał Kowala, który zaraz zaczął upominać się o swoje pieniądze. Ale gospodarz upierał się, że nie jest nic mu winien, więc poszli napić się wódki. W karczmie Kowal znowu zaczął rozmowę o przeniesieniu ziemi, na co Boryna oznajmił, że nic nie da, póki żyw, a jak chce, to nawet się ożeni. Pijąc i rozmawiając, pogodzili się, a jarmark dobiegł końca. Jesień zaczynała się na dobre i nastały ulewne deszcze. Tego dnia cała wieś wycinała kapustę do samego wieczora. Jagustynka zaczęła pytać o śluby, tak zeszło na ewentualny ponowny ożenek Boryny. Jagna słuchała w ciszy sprzeciwów Józi i Hanki. W końcu kobiety rozeszły się do domów. W drodze powrotnej Jagna spotkała Antka. Oboje szli dziwnie zmieszani, a młody Boryna namawiał dziewczynę, by przyszła w niedzielę na przyjęcie do Kłebów. Tymczasem Jambroży przybył do domu Jagny. Poopowiadał trochę nowin, podano kolację, po czym synowie Dominikowej jak zwykle zajęli się sprzątaniem i myciem naczyń. Starzec począł wypytywać Jagnę, czy ktoś się starał o jej rękę. Komplementował dziewczynę, by zaraz wybadać, czy byłaby przychylna Borynie. Dominikowa, zachęcona perspektywą dużego zapisu, powiedziała, żeby przyszli na swaty. Nastał kolejny dzień deszczowej pogody. Wszyscy siedzieli w chałupach. Nagle wszedł Mateusz i porwał Jagnę, całując oszołomioną dziewczynę. Na szczęście nadszedł Jędrzej, a potem matka, która przegoniła parobka. Czas już było ubierać się i iść do Borynów. Na miejscu wrzały rozmowy. Wszyscy cieszyli się, że Mateusz wrócił, bo będzie miał kto przygrywać przy robocie. Mówiono też o Rochu, starym wędrowniku, który był podobno u grobu Jezusowego i po 3 latach nieobecności zawitał do Lipiec. Rozmowy trwały, a tymczasem do chałupy wpadła Natalia, siostra Mateusza, mówiąc, że młynarzowi ukradziono konie. Zaczęły się liczne komentarze, które przerwało wejście Boryny. Nakryto w końcu do stołu, a po posiłku nastała chwila przerwy przed powrotem do obrabiania kapusty. Wtedy do izby wszedł Roch, z błogosławieństwem na ustach. Za oknem usłyszano skowyt i ktoś przytrzasnął psu nogę. Uwalniając go, Roch opowiedział historię, że Pan Jezus również uratował pewnego psa podczas odpustu i od tej pory nakazał braterskie traktowanie tych zwierząt. Wszyscy trwali w milczeniu po tej opowieści, tylko Jagustynka drwiąco rzuciła, że ona lepszą zna historię i opowiedziała zabawną rymowankę, skąd się wół wziął człowiekowi. Wszyscy wybuchli śmiechem, gdy praca dobiegła końca, Boryna podziękował wszystkim. Antek wymknął się, by odprowadzić Jagnę do domu. Nazajutrz Maciej posłał swata z wódką do domu Dominikowej. Plotki szybko się rozeszły i wywołały wielkie oburzenie, że taki stary, a za trzecią żonę się bierze, że taka, co się z niejednym szlajała, a zostanie pierwszą gospodynią we wsi i będzie głowę wysoko nosić. Maciej cały dzień chodził struty, bo denerwował się o wyniki oświadczeń. Pod wieczór poszedł do karczmy i tam czekał na wójta ze wieściami. Tymczasem wójt z Ambrożym u Dominikowej według zwyczaju targowali się i przepijali, kiedy matka zgodziła się oddać córkę Borynie. Poszli wtedy wszyscy do karczmy, a szczęśliwy Maciej hojnie wszystkich ugościł. W czasie tej radosnej zabawy przyszło do rozmowy o zapisie na rzecz Jagny, na który Boryna bez wahania się zgodził. Gdy nadszedł czas powrotu do domu, Dominikowa z trudem wyciągnęła pijanych synów z karczmy.
Tymczasem pojawił się młynarz z wiadomością, że dziedzic sprzedał porębę na Wilczych Dołach, do której chłopi również rościli sobie prawa, z dziada pradziada, co wywołało wielkie oburzenie. W całej wsi zapanował powszechny smutek związany z pogorszeniem się pogody. W zaduszki Boryna ubrał się odświętnie i poszedł okrężną drogą do Jagny. Po południu na nieszpory, odprawiane raz w roku na cmentarzu, poszli już wszyscy z borynowej chałupy. Po okolicy rozchodziły się odgłosy pobożnych pieśni. Kuba poszedł na stary cmentarz i tam rzucał na groby okruchy chleba, co by dusze czyśćcowe się pożywiły. Parobek wspominał swoją zmarłą matkę, Magdalenę. Wieczorem w izbie u Antków siedziała cała gromada ludzi, a wśród nich Roch. Tylko Boryny nie było, bo zasiedział się do późna u Jagny. Stary piątnik pocieszał zasmuconych ludzi, że nie powinni bać się śmierci, bo gdy ciało umiera, dusza ludzka podąża do Pana Jezusa. Antek poszedł do księdza pożalić się na ojca i poradzić. Szedł obok karczmy, gdzie panował kwar. Antek powiedział, że chłopi nie pozwolą wycinać lasu, dopóki dwór się z nimi nie pogodzi. Jak będzie trzeba, to i siły użyją, by swoich praw bronić. Chłopak, myśląc cały czas o Jagnie, poszedł do kowala. Mężczyźni pokłócili się, kto więcej wziął od Boryny i w gniewie kowal wypomniał Antkowi, że się za Jagną ugania, doszło więc do bijatyki. Następnego dnia rano syn Macieja rozmyślał, że teraz wszyscy już będą przeciwko niemu. Ale ku jego zdziwieniu kowal wszedł do izby, żeby się pogodzić. I zaproponował nawet, że jego żona przyjdzie dziś do Antka, razem rozmówią się z ojcem. Chodzi o to, żeby Boryna resztę ziemi przyobiecał tym dwojku przy świadkach, a Józkę i Grzelę się spłaci. Kowal nakazał spokój i niesprzeciwianie się ojcu w rozmowie. Pożegnali się, ale Antek na koniec nie wiadomo czemu pogroził kowalowi. Teraz już Borynowy nie wiedział, co zrobi Antek. Ten zdecydował się sam porozmawiać z ojcem. W domu Hanka gotowała obiad, rozmawiając ze swoim ojcem Bylicą o biedzie, jaka u niego panuje. Antek naradzał się z siostrą, kiedy wpadła Jagustynka z wiadomością, że Maciej z Jagną byli u księdza na wesele prosić. Antek wyszedł na podwórze, ciągle w głowie słyszał kowalowe słowa. Nie o grunt ci idzie, a o Jagnę. W izbie panowało napięcie, tylko Józia siedziała spokojnie, bo nie wiedziała, co się święci. Gdy doszło do rozmowy o zapisie, rozpętała się kłótnia. Antek domagał się swojej ziemi, straszył ojca sądem. Hanka również dodała swoje pretensje, a co najbardziej rozwścieczyło Macieja, nazwała Jagnę świnią i lakudurą. Boryna chciał w złości uderzyć synową, ale Antek nie pozwolił. Dorzucił jeszcze kilka zdań prawdy o Jagnie, co doprowadziło do bójki. Boryna przed snem chodził jeszcze długo po wsi, rozmyślając. Rano, gdy ranny Antek leżał jeszcze w łóżku, Maciej wszedł do izby syna i kazał mu się wynosić wraz z rodziną. Kazał wezwać Kubę do pomocy przy przeprowadzce, ale parobek leżał chory, bolała go noga i ruszyć się nie mógł. Antkowie się wnieśli na koniec wsi do domu ojca Hanki bez krzyków i kłótni. W dniu wesela Jagny i Boryny Dominikowa od rana chodziła po chałupie, patrząc na córkę z troską i żalem. Tymczasem panna słuchała matczynych rad. Zdziwiła się bardzo, kiedy dowiedziała się, że to Antek najbardziej przeciwko niej mówił w kłótni z ojcem. W chałupie pięknie przystrojonej wycinkami robiło się coraz gwarniej. Nagle Jagna powiedziała matce, żeby jej po ślubie włosów nie obcinali. Matka i inne kobiety próbowały ją przekonać, że to nie wypada, ale ona była nieugięta. Nagle wpadł Witek po Jagustynkę, bo z Kubą było gorzej. Nadszedł czas ślubu i wesela. Boryna wraz z drużbami szedł do domu Dominikowej po narzeczoną. A stamtąd oboje, Maciej przez druhny, a Jagna przez drużby, zostali prowadzeni do kościoła. Przed wyjściem Dominikowa pobłogosławiła parę. Po ślubie wszyscy poszli do chałupy Dominikowej na wesele. Muzyka grała głośno i wesoło. Młoda para tańcowała pięknie, ale niezbyt długo. Po wódce wójt zaczął rozmowę i oznajmił, że zarządzono zbiórkę na budowę szkoły. Na to powstał wielki sprzeciw. Nikt takiej szkoły nie chciał. Potem jeszcze o wycinaniu lasów gorączkowo rozmawiali, ale wesele trwało dalej. Żartowano sobie sprośnie z młodej pary. Chłopi dobrze już napici, dalej pomstowali na dwór i zły los i znowu wszyscy się zebrali, kiedy muzykanci poczęli przegrywać i zabawa trwała dalej. Świtem Witek, wygoniony przez Jagustynkę z wesela, poleciał do chałupy. Zajrzał do Kuby, który leżał zmarnowany.
chłopak żałował, że nie mógł uczestniczyć w weselu, które wciąż trwało. Kuba tymczasem zasnął przykryty słomą i łachmanami. Po śniadaniu przyszła do niego Jagustynka, ale tylko po to, żeby przepowiedzieć mu rychłą śmierć. Chciała do niego wzywać księdza, ale nie pozwolił, bo jego zdaniem nie godziło się tak wielebnej postaci w stajni przyjmować. Został więc sam, tylko Witek czasem do niego zaglądał i łapa dzielnie mu towarzyszył. Tymczasem na podwórku trwały przygotowania do przenosin. Wieczorem przyszedł do parobka Ambroży, ledwo wytrzeźwiały. Obejrzał postrzeloną nogę i poradził, żeby w szpitalu ją uciąć. Trwały przenosiny. Jagna przybyła do domu Boryny, muzyka zaczęła grać i w izbie już tańczono. Przed domem kobiety ubolewały, że takiej nieporządnej dziewczynie najlepsze gospodarstwo się trafiło. Przyszedł wójt i wtedy najlepsza zabawa się rozpoczęła. Nagle w izbie pojawił się Żyd Jankiel, początkowo przywitały go przezwiska, jednak wójt i Boryna zaprosili go do wspólnej zabawy. Żyd wymknął się tymczasem niepostrzeżenie, wkradł się do sieni i poszedł do Kuby odebrać strzelbę, którą mu kiedyś podarował. Nagle Roch począł wołać Ambrożego. Okazało się, że Kuba, bojąc się szpitala, sam sobie nogę uciął. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.